Siłą naszego zespołu jest ofensywna gra zespołowa, kiedy zawodnik, który gra piłkę do przodu, przemieszcza się, za, idzie za, tą, za tym swoim podaniem na pełnym gazie, i w ten sposób daje koledze, do którego zagrał piłkę, zawsze wybór. Albo kolega odegra gdzieś indziej, albo do mnie, a ja jestem na pełnym gazie. Mam przewagę prędkości nad, nad obrońcą i, i mam nadzieję, że, że nie zabraknie. Indywidualnych popisów, ale też, że nie będzie ich w nadmiarze, bo takie indywidualne popisy, kiedy się nie udają, to powodują, że człowiek, którego zatrzymano z piłką, no, traci wiarę we własne umiejętności, siły, możliwości, a zespół z kolei w następnej akcji, czy w następnych akcjach, przestaje podążać za akcją tego zawodnika, bo, bo wszyscy sobie myślą, że znowu będzie jechał z piłką i dryblował. Ja myślę, że też ważną sprawą jest, aby nie dać się sprowokować i tutaj mm. mam na myśli przede wszystkim Roberta Lewandowskiego, który w meczach Bundesligi, nawet w, meczach, w meczu z Holandią, no reagował troszeczkę pod wpływem chwili, pod wpływem, że bał się o kontuzję, prawda, bo Irlandczycy nie będą przebierać w środkach, że ja myślę, że te pierwsze minuty mogą być bardzo takie ostre i właśnie dla Będą skierowane przeciwko naszym najlepszym zawodnikom, mam tu myśli Lewandowskiego, Milika, Kuby Błaszczykowskiego. Ja myślę, że oni, mu, żeby nie dali się sprowokować, to jest bardzo ważne, żeby w głupi sposób nie otrzymać żółtej kartki, żeby po prostu wytrzymać to ciśnienie. Oczywiście pokazując twardość, grę, ale mądrość tym wszystkim, żeby, żeby Irlandczycy będą różne sposoby na pewno używać, aby, aby zdeprymować, aby zniechęcić naszych zawodników, wytrzymać. Przyjdzie moment, może na samym początku, może, może trzeba będzie poczekać do drugiej połowy, ale przyjdzie moment, kiedy, kiedy będziemy mieli tą przewagę, kiedy będziemy decydować o tym, co się dzieje na boisku, że będziemy grali, uważam, atak pozycyjny. I to jest ważna mądrość, nie spieszyć się też i być konsekwentny w tym. Powiedziałeś o tym, żeby się nie dać sprowokować i że, mhm. że Robert Lewandowski. Yy, no ostatnio, jak nie on, dawał się sprowokować i to chyba było najbardziej widoczne w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Atletico Madryt, no, gdzie mistrzami bardzo provocacji. dużo gestykulował, bardzo często dyskutował tak, z sędzią szale. albo z rywalami. Z kilku powodów nie powinien tego robić, zarówno z tego powodu, który wymienił Darek, aby, aby nie dać sędziemu szansy na wykazanie, na, na się. wykazanie <laughs> się, pokazanie się pokazanie żółtej kartki, ale z drugiej strony Ktoś, kto prowokuje i widzi taką reakcję na progu frustracji u, u, u sprowokowanego rywala, to już wie: Osiągnąłem cel. Osiągnąłem cel, już, już mój rywal, którego sprowokowałem, nie ma jakby pierwszej myśli: granie, gramy w piłkę, tylko już ma inną myśl. Będzie unikał starć ze no, albo będzie chciał się zrewanżować. Mhm. A chodzi o to, żeby nasi się skoncentrowali na grze w piłkę. Poza tym sędziowie e, oglądają, mają, e, e, mają już opinię o danym zawodniku, wiedzą, że ktoś symuluje, ktoś wymusza od całego początku, i, i wtedy oni, jak gdyby, tak. nastawiają się przeciwko temu zawodnikowi. Czasami może być sytuacja, że jest faul. Ale ta gestykulacja, to zachowanie powoduje, że podejmują o tym jedną inną, inną tak, inną ale, ale chyba akurat jeśli chodzi o symulowanie, to możemy być spokojni, nasi piłkarze Raczej moim nie. zdaniem no, są bardzo dalece od tego i owszem, dali się parę razy wyprowadzić z równowagi rywalom, ale, ale jeśli chodzi o symulowanie, to to jestem no, znaczy... taki pełen uznania dla nich, mhm. że y, będąc zmuszonymi często do, 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 do twardej, fizycznej y, walki z rywalami na y, różnych arenach. Akurat, akurat tego środka, tak zwanego padolino, nie, nie próbują wykorzystywać i, i, i bardzo, świetnie, mm -hmm. bardzo dobrze.